Telewizja W Ralu 24. Cały czas jesteśmy z Państwem, robimy swoje, chociaż jest to coraz trudniejsze, ale robimy, co możemy. Krzysztof Baliński, dyplomata, politolog, naszym gościem, witam Panie Ambasadorze. Dzień dobry. I za chwilę przechodzimy do rozmowy. Wcześniej tradycyjne podziękowania dla Państwa, bo gdyby nie państwo, nie byłoby kanału WRLU-24, gdyby nie Państwo nie przetrwalibyśmy do tego momentu i mamy nadzieję, że przetrwamy, na dole ekranu informacje jak nam pomóc, jak nas wesprzeć, prośba gorąca również o Państwa komentarze, kciuki w górę i subskrypcje, także o się linkiem do tego programu w swoich mediach społecznościowych jest to bardzo proste, jak Państwo teraz widzą na ekranie i jeszcze jedno ogłoszenie 1,5% podatku można już przekazać i myślę, że warto przekazać te 1,5% Fundacji SOS Obrony poczętego życia, która pomaga Polkom w trudnej sytuacji życiowej, to także jest wsparcie w tym roku dla platformy Banby. Proszę tylko wpisać cel szczegółowy Banwai. Jeszcze wczoraj byliśmy na YouTubie, którego nam użyczył redaktor naczelny Marcin Rola po tym, jak kanał Radu 24 został usunięty z tej, z tej platformy. Teraz już i kanał Marcina Roli nie istnieje na YouTubie. Za chwilę, hmm, za chwilę może więcej informacji, ale przenieśmy się na platformę bez cenzury. I jesteśmy już na platformie Banbaj, na ostatnim bastionie, można powiedzieć, wolności słowa, dlatego że wczoraj YouTube usunął kanał Marcina Roli, na którym hmm, Kilka minut tej e, transmisji e, Państwo mogli zobaczyć, obejrzeć, przenieść się później na e, platformę BandBuy. A informacja sprzed chwili jest taka, że kanał e, Media Narodowe został również usunięty z YouTube'a. Co prawda my nie we wszystkim jesteśmy zgodni, e, ale, e, ale e, tak jak to powtarzamy za każdym razem, e, tak powtórzę i teraz, e, jeżeli ktoś łamie wolność słowa, to stajemy w obronie. Ofiary tego procederu skandalicznego. Nie inaczej jest i tym, i tym razem. Smutne, smutne to są sytuacje. W naszym studiu Krzysztof Baliński, dyplomata, politolog, witam jeszcze raz. 18 stycznia było nasze pierwsze spotkanie dotyczące pana. Najnowszej książki, Judejczycy nas, nas podchodzą, ale już wtedy, już wtedy wiedziałem, że na tym jednym spotkaniu to się nie może skończyć, bo temat jest zbyt, zbyt obszerny. Później były też prośby od widzów, którzy domagali się kolejnej rozmowy z panem. Ja też bardzo miałem ochotę i dlatego pan jest. Cieszymy się, że pan z nami jest. Zacznę tę dzisiejszą rozmowę może zacznę od prośby w ogóle żeby państwo także włączyli się w ten program państwo także mogą zadawać pytania proszę je oznaczyć takim informacją że to jest pytanie na naszym czacie na Bandbaju. w drugiej części tego programu będą państwo pytania już na nie czekamy a ja zacznę od Jednego z komentarzy, który się pojawił pod tym poprzednim naszym programem. Pan Tomasz napisał, że od 30 lat, mówię, Polska nie odzyskała niepodległości. Wielu dalej tego nie widzi. Pisałem też, że kluczem do zakończenia żydowskich kłamstw jest ekskumacja w jedwabnem i wytończenie procesów o gigantyczne odszkodowania, idące w biliony. Pan ambasador się z tym zgadza? Oczywiście się zgadzam. Zresztą e, tak się e, składa, e, że. W książce dużo poświęciłem stron nie tylko opisowi samej akcji grabieży polskiego mienia, ale także napisałem, co, co według mnie należy robić, jak należy się bronić przed tą grabieżą. I właśnie jednym z punktów, jedną z propozycji było to, że Należy przystąpić do ofensywy, jeśli chodzi o obronę dobrego imienia Polski. I między innymi w ten sposób, że należy doprowadzić do ekshumacji w jedwabnym. Dlaczego? Dlatego, że jedwabne kłamstwo jedwabińskie, tak można powiedzieć, to jest kamień węgielny całej akcji propagandowej grillowania Polski. Jeśli chodzi o mienie pożydowskie. Dlaczego? Dlatego, że jednym właśnie z argumentów wymuszających na Polsce spłatę mienia żydowskiego jest to, że Polska, Polacy byli współwinni zbrodni Holokaustu. A w związku z tym, jeżeli tak, to Musicie za to zapłacić oszkodowania, musicie za to płacić. I taki przekaz jest, został przekazany w świat, że Polacy są współautorami zbrodni Holokaustu i w związku z tym macie pieniądze płacić. I jeżeli doprowadzono by do ekskumacji, ekskumacji w jedwabnym, to, to ta ekskumacja jestem przekonany, czy wyniki tej ekshumacji obaliłyby właśnie ten argument strony żydowskiej, organizacji żydowskich, który pomaga im w odzyskaniu mienia pożydowskiego. To zamknęłoby usta wysuwającym te roszczenia, tak? Tak. I tutaj na ten temat więcej, oczywiście jeszcze podaję, daję też inne rady, co należy robić i może o tym później, ale w kwestii Właśnie tego kłamstwa Jedwabińskiego w książce pisze, skąd to się wszystko wzięło. Otóż bardzo już dawno temu, bo w latach 60. po podpisaniu tak zwanych porozumień luksemburskich, w myśl których Niemcy przekazały Izraelowi olbrzymie kwoty odszkodowań za no, między innymi za to, że doprowadzono do zniszczenia majątków żydowskich na terytoriach, które były wówczas podczas wojny pod jurysdykcją Niemiec. Pod jurysdykcją Niemiec były, jeśli chodzi o Polskę, były, było Pomorze Zachodnie, był Dolny Śląsk, były Prusy, ale także były terytoria, które się wówczas nazywały Kraj Warty i Generalna Gubernia. Czyli krótko mówiąc, Niemcy wypłaciły i ciągle płacą olbrzymie kwoty Niemcom, ale to nie, 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 nie nad tym się to wszystko skończyło. Rok po podpisaniu porozumień luksemburskich zawarto między Izraelem a Niemcami kolejne porozumienie. W myśl tego porozumienia Niemcy udzieliły kredytu, który później umorzyły. W wysokości 5 miliardów dolarów, na co? Na budowę izraelskiej bomby atomowej. Za taki piękny prezent, za taki drogi prezent trzeba się jakoś odwdzięczyć. I jak ta wdzięczność e, strony izraelskiej i organizacji żydowskich e, 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 znalazła wyraz? Otóż uzgodniono tajnie, że. E, Wina niemiecka będzie zdejmowana prawda, z Niemiec i przeniesiona na inne nacje, które jakoby w zbrodni Holokaustu uczestniczyły. Od tego dnia nastąpiła też koordynacja polityk historycznych Izraela i Niemiec. Na czym ta nowa polityka polegała? Tutaj e, najłatwiej, naj, naj, najzgrabniej i najtrafniej to wszystko wytłumaczył ksiądz Waldemar Chrostowski, ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, którego w książce czytuję. Otóż zaraz po wojnie obowiązywał następujący paradygmat. Niemcy sprawcy, Żydzi i Polacy ofiary. No bo trudno było, było Polaków nie zauważyć w tym, kiedy Y, y, większość albo przynajmniej połowa y, ofiar y, 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 zbrodni niemieckiej to byli przecież Polacy, etniczni Polacy. D y, później, bardzo szybko, ten właśnie po tych porozumieniach, po tym tajnym porozumieniu Adenauer-Bengurion, y, bo tak to trzeba nazwać, wówczas Bengurion był pierwszym prezydentem Izraela, a Adenauer był pierwszym kanclerzem tych już wolnych, demokratycznych Niemiec. Zaczęto tworzyć inny paradygmat, że y, Żydzi ofiarami, Niemcy katem, a Polacy świadkiem tego wszystkiego. I to świadkiem takim, który y, bardzo rzadko pomagał Żydom, a przeważnie albo był bezczynny ten świadek, albo wprost partycypował w zbrodni. I po kilku latach pojawił się kolejny paradygmat. Że jedyną ofiarą e, e, zbrodni e, e, Niemiec, Niemców są Żydzi, jedyną, wyłączną ofiarą, a, a e, autorami tej zbrodni są Niemcy i Polacy. Ale tutaj e, ksiądz e, e, Waldemar Rostowski jeszcze jednej rzeczy nie powiedział, bo i ten paradygmat uległ ewolucji. Nie mówi się, że zbrodniarzami byli Niemcy i Polacy, ale naziści i Polacy. A dzięki właśnie koordynacji polityki żydowskiej, historycznej, żydowskiej, i niemieckiej, w świecie utrwaliło się przekonanie, że nazistami są Polacy. Nie wiem, czy, czy, czy pan, czy, czy widzowie pamiętają, ale e, po, profesor Kierżun e, w swojej książce, w swoich wspomnieniach, e, które dosyć szeroko się rozeszły, mówił tak, że gdy był wykładowcą e, politologii, e, e, nie, e, nauk ekonomicznych w Kanadzie, na jakimś uniwersytecie kanadyjskim, zrobił sobie wśród studentów swoich taką prywatną ankietę: kim są naziści? Jaki był wynik tej ankiety? 90% jego studentów, Słuchaczy jego wykładów dało odpowiedź: Polacy. I dlatego właśnie y, po, przystąpienie do ofensywy w polityce historycznej, właśnie między innymi poprzez obalenie kłamstwa Jedwabińskiego i poprzez ekshumację w jest tak ważne. Od 2020 roku przez dwa lata mówiliśmy tylko o e, pewnym wirusie medialnym. Od roku 2022, od roku ubiegłego, mówimy tylko o wojnie, a inne problemy nie zniknęły. Nie zniknęła też ta grabież, o której pan pisze w książce. Myślę, że gdyby Polska nie wychodziła przed szereg teraz w tej trakcie wojny na Ukrainie, gdyby nie usiłowała za wszelką cenę być liderem wsparcia, to myślę, że nikt nie robiłby z tego problemu, ale to wygląda inaczej, bo to jest wsparcie bezwarunkowe. I po lekturze Pana książki nasuwa mi się takie pytanie, może to nie jest miłość do Ukrainy tylko, ale też do żydowskich oligarchów. Tak, tak. I właśnie w książce mówię o tym, że, jak zresztą Pan zaznaczył, zasugerował, że my te odszkodowania, zamienie pożydowskie, właściwie spłacamy. I to już od wielu, wielu lat. Między innymi Porozumienia luksemburskie, o których mówiłem, między Niemcami a Izraelem, to była też pewna forma spłaty właśnie odszkodowań Żydom przez Polaków. Ale nie jest to w tej chwili tematem prawda, naszej rozmowy. Więc jeśli chodzi o, 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 nazwijmy to, wojnę ukraińską, to co się dzieje na wschodzie, to w mojej ocenie jest doskonała okazja dla Żydów. Żeby przy pomocy oczywiście Amerykanów wymusić na, na nas spłatę kolejnej transzy odszkodowań. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że wojna, heca wojenna jest doskonałą okazją do tego, że można zrobić, ukryć przed publiką, przed opinią publiczną bardzo wiele rzeczy. Prawda? Można i, i, i Tatry sprzedać, prawda? I Wawel sprzedać. Bo nikt wtedy ale, nie wróci na to Bo nikt uwagi. tego nie wyczerpa, bo, bo wszyscy jesteśmy skupieni na e, e, t, właśnie tym temacie, to raz. Dwa, e, e, władze polskie i to nie tylko ta ekipa rządząca, ale i poprzednie, mają w genach zakodowane to, żeby przed Polakami ukrywać swoją politykę. W tym także jeśli chodzi o po naszą politykę, nasze podejście do Izraela i do organizacji żydowskich. I kolejna rzecz, poprzez wojnę, Polska czy sytuacja w Polsce została tak zagmatwana. Sytuacja ekonomiczna, polityczna, czy geostrategiczna Polski jest bardzo skomplikowana i krótko to dużo mówiąc bardzo zła. Jeżeli do tego dorzucimy to, że Polska jest w sporze z Komisją Europejską, który to spór sromotnie przegrywa, więc w takiej sytuacji y, strona przeciwna, czyli amerykańsko-żywkowska, może na nas pod różnymi pretekstami wymusić wszelkie ustępstwa. Na przykład jesteśmy uzależnieni w tej chwili prawie w 100% od gazu amerykańskiego. Tak się stało. No bo e, gaz rosyjski był splamiony krwią, prawda? Nie mogliśmy go kupować. Kupujemy od Amerykanów. Jesteśmy uzależnieni w tej chwili od dostaw broni, uzbrojenia amerykańskiego i izraelskiego. Też można powiedzieć, że jeżeli nie dostosujecie się do naszych żądań, to po pierwsze wstrzymamy dostawy gazu, po drugie nie dostaniecie czołgów Abrams, a po trzecie, nawet wycofamy te nieliczne jednostki amerykańskie, wojska amerykańskiego, które stacjonują na terenie Polski. Można jeszcze stosować wiele, i innych argumentów. Krótko mówiąc, w tej chwili rządzącym został przekazany takie, takie przesłanie, że tylko my jesteśmy w stanie. Was wyplątać z tej katastrofa, katastrofalnej, tragicznej sytuacji. Ale w zamian za to musicie e, na przykład Musicie być grzeczni. Tak? Musicie być grzeczni, na przykład zgodzić się e, właśnie teraz na spłatę e, odszkodowań dla Żydów za mienie Jakoby pozostawione przez nich w Polsce. W swojej książce pisze też pan, że w stosunkach żydowskich jest wiele tajemnic. Nawet pan, pan ujmuje to w taki sposób, że jest zbyt wiele tajemnic. Jakie to są tajemnice? Jeżeli coś wiemy w ogóle na temat stosunków izraelsko-polskich, to są same tajemnice. I jeżeli coś wie, są same tajemnice, praktycznie formalnie są to same tajemnice. Strona rządowa, rząd o niczym nas nie informuje. Jeżeli coś wiemy, to wiemy tylko od Żydów. Żydzi coś i to nieprzypadkowo, bo, 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 bo oni to robią. Dlaczego to robią, to powiem za chwilę, ale jeżeli coś wiemy, to właśnie od nich. Na przykład, gdy, gdy doszło do e, zwrotu e, majątku przedwojennych gmin żydowskich, to tylko Dzięki Dintojrze w kręgach e, Żydów polskich dowiedzieliśmy się, na czym to wszystko polega. Że e, te nowo powstałe gminy czy środowiska żydowskie w Polsce podpisały tajne, porozum zawarły tajne porozumienie z, ze Światową Organizacją Restytucji Zmienia Żydowskiego i ze Światowym Kongresem Żydów. Dla, od, dla właśnie e, e, grabieży tego mienia. Bo przekazanie tego mienia było bezprawne, ale nie wchodzimy w szczegóły. Mało tego, dowiedzieliśmy się przy okazji tej właśnie Dintojry, że organizacje żydowskie, wymienione przeze mnie, przekazały Żydom polskim 800 tysięcy dolarów na zorganizowanie całej akcji. I wreszcie dowiedzieliśmy się, że. W myśl tego porozumienia, na które się zresztą zgodziły ówczesne władze Polski, to znaczy prezydent Kwaśniewski i premier Cimosiewicz, 50% wartości odzyskanego mienia zostało wytransferowane do Nowego Jorku na konto właśnie Światowej Organizacji Resolucji Mienia Żydowskiego. Więc to jest, to jest jeden przykład. Drugi przykład Kilka już ładnych lat temu, to jeszcze było przed przejęciem władzy, czyli w 2014 roku, przed przejęciem władzy przez właśnie ekipę PiSu, w Warszawie przebywała ekipa organizacji HART, powołanej właśnie tylko i wyłącznie po to, żeby odzyskać mienie pożydowskie. Organizacja ta przeprowadziła bardzo owocne rozmowy. A o tym, że te był, rozmowy były owocne, to dowiedzieliśmy się właśnie od strony izraelskiej, ale strona, izraelska, strona polska nie puściła pary. Natomiast kilka dni, czy kilka tygodni po wyjeździe tej delegacji izraelskiej, organizacji HART, w Sejmie pojawiła się ustawa, która mówiła o utajnieniu wszelkich rozmów i porozumień z Izraelem. Tak, taka była brutalna sprawa. Mo, możemy przytoczyć jeszcze wiele innych przykładów, gdzie właśnie, e, jeżeli coś wiemy, to tylko o strony izraelskiej. Na przykład w roku 2016 przebywał w Polsce z wizytą prezydent Izraela. I e, e, przed tą wizytą oświadczył coś takiego, że Wiemy o zawartych uzgodnieniach i podpisanych porozumieniach w kwestii majątków pożydowskich. Nikt nie zapytał ani prezydenta, Duda, ani prezydent Duda nie zapytał prezydenta Izraela, co ma na myśli, ani też media, które przecież do których dotarła ta informacja, bo to był wywiad dla Polskiej Agencji Prasowej. Media też nie zainteresowały się tematem, nie postawiono żadnego pytania. Expressis Verbis, prezydent, przecież strategicznego partnera, mówi, że wiem o zawartych porozumieniach i pod, zawartych uzgodnieniach i podpisanych porozumieniach w kwestii mienia żydowskiego. I takie, takie taki przykłady możemy mnożyć, mnożyć i jeszcze raz mnożyć. I czy to się nie odnosi też ta zasada, że władze polskie nic nam nie mówią o rozmowach z organizacjami żydowskimi, czy to się nie odnosi właśnie do obecnej fazy negocjacji? Wiemy na przykład, i to już jest informacja sprzed kilku tygodni, przedstawiciele, poinformowali nas o tym nie MSZ, ale Światowy Kongres Żydów w Kanadzie, w Toronto. Na stronie internetowej Światowej Organizacji Żydów Oddział w Toronto napisano, że rozmawiano z ambasadorem Rzeczypospolitej oraz specjalnym wysłannikiem Polski do spraw Holokaustu na temat mienia pożydowskiego. A kim jest obecny ambasador Rzeczypospolitej w Kanadzie? Otóż jest to niebyle jaki fachowiec, bo przed zostaniem ambasadorem pracował w żydowsko-amerykańskich bankach i firmach ubezpieczeniowych. I wreszcie kolejna informacja, którą przekazał poseł Grzegorz Brown, że ambasador Rzeczypospolitej w Waszyngtonie prowadzi czy finalizuje rozmowy na temat zwrotu mienia pożydowskiego i że podobno uzgodnił już kwotę oszkodowań. I uzgodnił też kwotę rabatu, które, który Żydzi chcą nam udzielić. To bardzo zaradny Przykładów człowiek. bardzo dużo. A dlaczego dowiadujemy się tego od strony żydowskiej? Nie dlatego, że strona żydowska jest gadatliwa. Bo, bo z tamtej strony żadnej nie mamy informacji, jeżeli to, i nie jest to informacja uzgodniona w ich kręgach, i skoordynowana. Dlatego, że takim, takimi właśnie przeciekami mówią naszym rządzącym: Uważajcie, jeżeli nie wykonacie uzgodnień, to my Was skompromitujemy w oczach polskiej opinii publicznej i powiemy jeszcze o wiele, wiele więcej szczegółów dotyczących właśnie e, zawartych uzgodnień i podpisanych porozumień żeby wrócić do słów prezydenta Izraela. Panie ambasadorze, czy tę tykającą bombę, jak pan to określa w swojej książce, można rozbroić? Czy Polska może się wyzwolić spod tego szantażu? No jest, no, no podstawowa rzecz, podstawowa rzecz, to jest podstawowa rzecz, należy zmusić naszych rządzących do tego, żeby przerwali jakiekolwiek negocjacje, wszelkie negocjacje ze stroną żydowską. Dlaczego? Dlatego, że podjęcie negocjacji, wchodzenie w negocjacje oznacza, że my uznajemy zasadność roszczeń żydowskich. A do, uzgodnienia pozostaje, tylko, a do uzgodnienia pozostaje tylko i wyłącznie ustalenie kwoty, którą mamy zapłacić. To jest raz. E, e, dwa, e, ale, 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 ale nie, nie jesteśmy tutaj gołosłowni, bo przecież e, 1 września ubiegłego roku, przy okazji prezentacji na Zamku Królewskim raportu o stratach Polski powojennych, w kontekście oczywiście tego naszego wystąpienia do Niemiec za odszkodowania, Jarosław Kaczyński zgłosił Żydom propozycję, ofertę. Pomóżcie nam w uzyskaniu. Czy w wydębieniu odszkodowań od Niemców, a łupem, nie użył tego słowa, podzielimy się z wami. Cóż to jest, jak nieuznanie zasadności roszczeń? Skoro prosimy Żydów o pomoc, to znaczy, że przyznajemy wam rację, że wy macie prawo do, do jakichś odszkodowań, do jakichś majątków w Polsce. Bardzo szybko odezwał się. Niech kto inny, jak znana nam w kontekście stosunków polsko-żydowskich postać, Jan Tomasz Gross, który natychmiast powiedział: Tak, ale 60% odszkodowań, które uzyskacie od, Pol od Niemiec, należy się nam Żydom, dlatego że ofiar, ofiar e, 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 zbrodniarzy niemieckich to w 60% to byli Żydzi, a w 40% Polacy. To jest, jedna, to jest jedna rzecz, jak się możemy wyzwolić. Jeszcze mamy inne, inne metody, prawda? Tak jak już powiedziałem, dla mnie rzeczą zasadniczą jest przystąpienie wreszcie do kontrataku, bo przecież my mamy masę argumentów, które obalają żydowską tezę. Mówiącą, iż należą mi się jakiekolwiek odszkodowania od Polski. Możemy wrócić do, te, do, 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 do tych właśnie spraw, które poruszyłem: że Żydzi dostali już odszkodowanie za majątki pozostawione w Polsce od Niemiec, porozumienia luksemburskie. Żydzi dostali także odszkodowania za majątki pozostawione w Polsce. W ramach tak zwanych umów indemnizacyjnych. W latach 60., -tych, 70. -tych zawarto z krajami Zachodu, głównie ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią i Francją, 12 porozumień indemnizacyjnych. W ramach których Polska spłaciła odszkodowania, reparacje, odszkodowania za majątek pozostawiony przez obywateli tych państw w Polsce. Ale. 96% osób, które wystąpiły, głównie w Stanach Zjednoczonych, które wystąpiły o to odszkodowania, to byli Żydzi. Mało tego, doszło do rzeczy skandalicznej, a mianowicie takiej, że namówiono e, stronę polską, ówczesne władze polskie, a kim były ówczesne władze polskie, był to triumwiatr Berman Minc bierut Wymuszono na nich, albo y, 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 zgodzili się oni sami z własnej woli, na to, żeby te umowy indemnizacyjne obejmowały majątek pozostawiony na terytorium polskich przez Żydów niemieckich. A przecież y, y, na, te, na terytorium y, tak zwanych ziem odzyskanych, to znaczy ziem północnych i zachodnich, a przecież w myśl uzgodnień tzw. wielkiej trójki w Poczdamie, te terytoria przypadły, dostały się pod jurysdykcję Polską bez żadnych odszkodowań. Tymczasem myśmy wypłacili, i to bardzo duże kwoty właśnie za ten majątek, w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, nazwijmy to tak, była to kwota 18 miliardów dolarów, za 2000, bodajże 570. Nieruchomości żydowskich, właśnie na tych, na tych terytoriach odzyskanych. Wreszcie ta, ta sama zasada została naruszona, a więc dopuszczono do tego samego skandalu przy zwracaniu mienia gmin wyznaniowych żydowskich. Też zwrócono polskim gminom, czyli Żydom w Polsce. A tym samym i organizacji, bo jak mówiłem, 50% wartości tego majątku zwróconego zostało wytransferowane do Nowego Jorku. Też zwrócono majątek gmin wyznaniowych żydowskich na, te, na terytorium właśnie ziem odzyskanych. Pan powiedział przed chwilą o tych argumentach, których powinniśmy użyć. Ja też nasz czat tutaj. Obserwuję, ktoś napisał, jeżeli Żydzi uważają, że nigdy nie byli obywatelami polskimi, na podstawie czego domagają się rekompensat za mienie pożydowskie w Polsce, to Polska powinna im wystawić rachunek za 800 lat ponoszenia kosztów związanych z ich pobytem na terenie Polski, obroną przed zagrożeniami, czynszami za użytkowane grunty i tym podobne, a wszystko zgodnie z żydowską tradycją, czyli z odpowiednim. Procentem liczonym za 800 lat. Chciałby pan to jakoś no, no, nie, 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 jest, nie jest to, nie jest to e, 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 fantazyjna propozycja, bo tak się jakoś składa, że jeszcze przed rozbiorami Żydzi zaciągnęli olbrzymie kredyty u polskiej arystokracji. I tymi kredytami oczywiście bardzo sprytnie obracali, udzielali, udzielali pożyczek, prawda. Polakom, głównie polskiej szlachcie, i nastąpiły rozbiory, i tych kredytów Żydzi nigdy nie spłacili. No ale to są, to są bardzo odległe już wydarzenia, i w, w, w naszej tej bitwie roszczeniowej z Żydami po taki argument będzie bardzo trudno sięgać. Natomiast jest jeszcze coś innego. Otóż w okresie międzywojennym, dwudziestolecia międzywojennego, polityka sanacji polegała na tym, że wszelkie biznesy, w tym oczywiście żydowskie, były, były prowadzone na kredyt. I to na kredyt nie stuprocentowy, ale 115%. I też nigdy, gdy dochodzi... Do zwrotu majątków żydowskich już w tej formie takiej prawidłowej, to znaczy drogą sądową. Gdy doszło do tych przekrętów warszawskich, to nigdy nikt nie wpadnie na pomysł, żeby sprawdzić, jaka jest wartość zwracanego majątku. Czy na przykład zwracana kamienica nie, nie była obciążona kredytem prawda? W, w jakim stanie ta e, e, kamienica przetrwała wojnę? Bo przecież mamy bardzo dużo przypadków, że e, zwracano, że po wojnie e, ta kamienica, zwłaszcza w Warszawie, to była ruina, to była kupła gruzu. Tymczasem zwracano majątki, czy, zwraca, czy, czy rekompensaty za ten majątek w pełnej wysokości. Tutaj sprawę możemy załatwić. Druga sprawa, i jest to wina nie tylko obecnie rządzącej ekipy, ale wszystkich ekip rządzących w Polsce po 1945 roku. Otóż, gdy wypłaciliśmy w myśl umów indemnizacyjnych odszkodowania, no, tak jak powiedziałem, głównie Żydom, no ale powiedzmy obywatelom Stanów Zjednoczonych, obywatelom Anglii, obywatelom Francji, to tego faktu. Nie odnotowano w księgach wieczystych. Mało tego, nie możemy się do dziś doszukać w Ministerstwie Finansów wykazu nieruchomości czy, czy, czy rekompensat za nieruchomości wówczas wypłaconych w, w ramach umów indenizacyjnych. I dlatego dochodzi do sytuacji, że Żydzi odzyskują swoje majątki. Po raz drugi, a nawet trzeci przykład, najbardziej taki dla mnie przynajmniej krzyczący, rzucający się w oczy. Otóż yy, w Lublinie przed wojną Żydzi amerykańscy wybudowali luksusową, bardzo cenną jeźździewę. W której była oczywiście i, i, i synagoga, prawda, i łaźnia rytualna, i, i, i wiele innych rzeczy. Właśnie w ramach umów indemnizacyjnych ze Stanami Zjednoczonymi Polska wypłaciła rekompensatę za e, budynek Jesiwy, który został przeznaczony na e, sale wykładowe e, Akademii Medycznej w Lublinie. Ale co, ale co się stało? Wypłacono, kwota jest, jest znana i tak dalej, ale co się stało? Gdy w 1999 2009 roku doszło do zwrotu majątków gmin wyznaniowych żydowskich przedwojennych, Żydzi, gminy, Żydzi polscy odzyskali ten budynek po raz drugi. Odzyskali po prostu ten budynek po raz drugi. Nikt nie wpadł na pomysł, żeby sprawdzić. Już to w Ministerstwie Finansów, już to w dokumentacji Wojewódzkiej Rady Narodowej, ówczesnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. I ten budynek, jeśli wy, zwrócono. Dzisiaj w tym budynku jest... Nie jakieś tam pomieszczenia należące do gminy wyznaniowej żydowskiej, czyli nie synagoga, nie mynia, nie, nie mykwa, ale hotel. Hotel Ilan się nazywa, w którym są goszczeni, przyjmowani no, Żydzi wizytujący Polskę. Nieważne, jest to po prostu czysty biznes. I do dziś, mimo że sprawa ta została naświetlona w prasie, Oczywiście nie, mówię, nie muszę mówić w jakiej prasie, na pewno nie w prasie rządowej. Sprawa, nikt nie wraca do sprawy, nikt e, e, nie odbiera tej siwy i zwraca ją Akademii Medycznej. Mało tego, nikt nie, e, 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 nie ciąga po sądach autorów tego przekrętu, czyli działaczy gminy wyznaniowej Żydowskiej w Lublinie. W związku z tym, co Pan powiedział przed chwilą, ja zapytam teraz prowokacyjnie, bo Pan powiedział, że po 1945 roku nie było ani jednego rządu, który by w tej sprawie no, wykazał się taką postawą patriotyczną. To znaczy, że od tego, po 1945 roku, zmieniają się rządy. Ale to nie są polskie władze za każdym razem? Tak bym, tak bym tego nie powiedział. Mówiłem to w kontekście konkretnie majątków pożydowskich, bo w tej materii no, próbowano coś, coś rządzić, to nawet w czasach komunistycznych. Na pewno ekipa Gierka nie była ekipą tak skrajnie pożydowską jak poprzednia ekipa prawda, Gomułki, a już nie mówiąc o trójwyracie um, Berman, Mintz yy, y, Bierut, mhm. ale po roku... Ekipa Kaczyńskiego jest zdecydowanie bardziej prożydowska niż ekipa... Zdecydowanie Adneta. bardziej prożydowska. Jestem przekonany, że jest to najbardziej e, prożydowska ekipa e, po e, transformacji roku Ustroju. 1989 mhm. roku. Dowodów na to jest multum, a nawet w książce używam takiego terminu nawiązującego do triumwiratu Berman, Mintz, Bierut. Mówię o triumwiracie Kaczyński, Duda, Morawiecki. I mówię więcej, coś więcej, że właśnie ta ekipa, ekipa... Yy, na czele, której stoi bankster, powiązany z bankami wiadomo, jakimiś bankami na zachodzie, że w Belwederze jest piewca ziemi polin. Że prezesem Narodowego Banku Polskiego jest osoba pochodzenia lichwiarskiego. I że praktycznie wszyscy. Ministrowie finansów są dobierani według klucza etnicznego. A nawet ostatnie wydarzenie, że byłego ministra finansów Kosińskiego powołano na ministra w kancelarii premiera do spraw zakupu zbrojeń. To wszystko wskazuje na to, że ta ekipa jest gotowa na wszelkie ustępstwa. Wobec strony żydowskiej kwestii mienia pożydowskiego. Mówiliśmy o Kosińskim, który ma się zajmować jakoby, prawda, e, e, właśnie no, e, tymi zakupami z, e, dla polskiej armii, prawda, tym całym programem rozbudowy polskich sił zbrojnych. Ale przecież wszelkie zakupy broni to są rzeczy utajnione. Wiemy, że Polska podpisała kontrakty na zakup broni amerykańskiej, izraelskiej, no, sięgające miliardów, kilkudziesięciu miliardów dolarów. I wiemy, że minister Błaszczak, podpisując te, na chybcika, podpisując kontrakty, właśnie z, ze Stanami Zjednoczonymi, z Izraelem, w ogóle się nie targuje. Czy nie mamy prawa domniemywać, że wartość tych kontraktów jest zawyżona? Czy nie mamy prawa podejrzewać, że ta broń opłacona w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych nigdy do Polski nie przybędzie i że pieniądze przelane? Właśnie na zakup tej broni, przynajmniej w części, mogą zostać wytransferowane na zupełnie inne konta. Na przykład na konta organizacji żydowskich. Nie, nie, nie są to spekulacje takie gołosłowne. Ja na przykład odnotowałem taki przypadek w, w czasach, kiedy polską rządziła ekipa SLD-PSL. Kiedy za miliard dolarów. Zakupiono, w każdym razie podpisano kontrakt z Izraelem na rakiety Rafael. Ale te rakiety nigdy nie weszły na wyposażenie polskiej armii. Czy słyszał Pan o, o czymś takim, że, e, że na przykład w tej chwili, na przykład, przekazujemy Ukraińcom jakieś rakiety Rafael? Nie, no, obserwuję nie ma, te, 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 te nie, 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 to przekazywanie. Cze, i czegoś nie nie, takiego nie było. To samo, To samo podpisano, w tym samym czasie podpisano, Duży kontrakt też z Izraelem, też w ogóle kontrakt niezrozumiały, na zakup dronów izraelskich. W sytuacji, kiedy w Polsce działa firma, która produkuje drony o wiele lepsze, o wiele lepszych parametrach technicznych, mało tego ta polska firma eksportuje te drony do wielu krajów zachodnich, w tym do Stanów Zjednoczonych, a tymczasem. Ekipa ówczesna podpisała kontrakt na dostawę dronów izraelskich. Też zgubiłem już lat po tym kontrakcie. W każdym razie na pewno te drony nie trafiły na wyposażenie polskiej armii. Czyli to nie są tylko jakieś spekulacje, ale mamy prawo podejrzewać, obawiać się. Że część pieniędzy przeznaczonych na dozbrojenie polskiej armii trafi nie tam, gdzie trzeba. Więcej w książce Judejczycy nas podchodzą. Myślę, że warto sięgnąć po poprzednie też książki. Możemy zaprezentować, panie ambasadorze, jedną z poprzednich. Tak, to jest Ministerstwo Spraw Obcych, czyli Polskie, polskie Sprawy w cudze ręce, bo to absolutnie straciła na aktualność również ta pozycja. Krzysztof Baliński dyplomata, politolog był gościem w Realu 24. Bardzo panu dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tu otrzymaliśmy wiadomości podczas programu, że u niektórych były problemy, że się zacinał program. Może to jest wina tej, tej zimowej, tego zimowego Armagedonu na zewnątrz. Mam nadzieję, że już po tej transmisji na żywo nikt nie będzie miał problemu z odtworzeniem tego, tego programu. W każdym razie przepraszamy wszystkich, którzy nie mogli śledzić tej transmisji w takim, w takim dobrym, w takiej dobrej jakości. I cóż, proszę Państwa, nie ma nas już w ogóle na, na YouTubie, dlatego, że ten kanał Marcina Roli, którego nam użyczył Marcin Rola, odczuwa nie działa już na YouTube. Dzisiaj też informacja, że kanał Media Narodowe został usunięty z YouTube'a. My się co prawda nie we wszystkim zgadzamy, ale, ale media narodowe możecie na nas liczyć. Stajemy w obronie wolności, wolności słowa. Jedyna nadzieja w Państwu, żeby, żeby pokazać YouTube'owi, jednakże się na to nie godzimy. Na dole ekranu jeszcze raz informacja, jak nam pomóc, jak nas wesprzeć. Proszę z nami zostać. Godzina 18.30. Rozmowa Marka Skorońskiego z Leszkiem Szykulskim, a o 20. goście Marcina Roli będzie Grzegorz Braun, poseł Konfederacji. Do zobaczenia.